W tym filmie postaramy się odpowiedzieć na pytanie, które własności figur są zachowane podczas przekształceń, a które nie są zachowane. Dokładniej przeanalizujemy dwa przekształcenia: obrót dookoła punktu i symetrię, albo odbicie względem prostej, czyli symetrię osiową. Obydwa te przekształcenia są izometriami. Oznacza to, że odległości pomiędzy odpowiadającymi sobie punktami są w tych przekształceniach zachowane, nie zmieniają się. Pierwszy przykład. Mamy okrąg o środku A, taki jak widać na rysunku i chcemy go obrócić dookoła punktu P. Punkt P jest środkiem tego obrotu. Załóżmy, że obracamy w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara albo w stronę zgodną z ruchem wskazówek zegara. Obracamy o pewien kąt, o taki kąt, że kończymy obrót na przykład tutaj. Jeżeli tu jest środek obrazu w tym obrocie, to okrąg po obrocie będzie wyglądał mniej więcej tak. Nie jest to może super dokładny rysunek, ale wiadomo o co chodzi. Wykonaliśmy obrót dookoła punktu. Zapiszmy własności albo cechy niezmienne w tym przekształceniu, czyli w obrocie, własności, które są zachowane bez zmian. Na pewno jest to długość promienia. Promień tego okręgu ma długość 2 i promień tego okręgu również ma długość 2. Czy zachowana jest również długość okręgu albo inaczej mówiąc obwód koła ograniczonego tym okręgiem. Jeżeli promień nie ulega zmianie, to długość okręgu, czyli również obwód koła ograniczonego tym okręgiem, które są funkcjami promienia, również nie ulegają zmianie. Długość okręgu i obwód koła to 2 razy pi razy promień. Jeżeli promień jest ten sam, to obwód również jest ten sam. Możemy wpisać długość okręgu i obwód koła, co wynika bezpośrednio z niezmienności promienia. Jeżeli promień okręgu jest niezmienny, to również pole powierzchni koła ograniczonego tym okręgiem jest niezmienne, bo również jest ono funkcją promienia. Pole powierzchni koła to pi razy promień do kwadratu. Jakby co, to pole powierzchni okręgu wynosi 0, tak samo jak pole powierzchni odcinka albo prostej. Jeżeli mówimy o powierzchni, to chodzi o powierzchnię koła. Ograniczonego tym okręgiem. Myślę, że niezmienność tych własności okręgu i koła jest dość intuicyjna, że nie trzeba tego w żaden sposób udowadniać. Które cechy zmieniają się podczas obrotu, które nie są zachowane? Pamiętajcie, że to wszystko dotyczy. Każdego przekształcenia izometrycznego, nie tylko obrotu. Obrót jest tutaj tylko przykładem. Przekształcenie izometrycznego, czyli takiego, które zachowuje bez zmian odległości pomiędzy odpowiadającymi sobie punktami. Czyli jeżeli przekształcamy w izometrii figurę płaską, to zachowany zostanie obwód, pole powierzchni, zachowane bez zmian będą również miary kątów. Tutaj akurat nie mamy kątów, ale możemy na przykład wrysować jakiś kąt, na przykład środkowy, na przykład taki. I w obrazie będzie on miał tę samą miarę. Natomiast to, co nie jest zachowane, cecha, która się zmienia podczas obrotu, to położenie, a w przypadku układów współrzędnych zmieniają się współrzędne odpowiadających sobie punktów. Oczywiście może zdarzyć się taka sytuacja, w której współrzędne jakiegoś konkretnego punktu pozostają bez zmian, ale będzie to konkretny przypadek, a nie ogólna reguła. Chociażby w obrocie o kąt 0 stopni, współrzędne wszystkich punktów figury, którą obracamy, pozostaną bez zmian. W tym obrocie, na przykład współrzędne środka okręgu zmieniły się z minus 3, 0 na minus 1, 2. Zróbmy jeszcze jeden przykład, ale zmieńmy figurę i przekształcenie na inne. Niech będzie to symetria osiowa, czyli odbicie względem prostej, i przekształćmy w tym przekształceniu Czworokąt ABCD. I jak poprzednio, zastanówmy się, które cechy są zachowane bez zmian, a które mogą się zmieniać w symetrii osiowej. W tym konkretnym przypadku w symetrii względem prostej L. Możemy wykonać to zadanie bez znajdowania obrazu czworokąta ABCD. Nazwijmy to w pamięci, ale żeby było łatwiej, narysujmy szybko obraz czworokąta ABCD w tej symetrii. Prosta l to prosta o równaniu y równa się x, nachylona pod kątem 45 stopni do osi x. Może już wiecie, że symetria względem takiej prostej zmienia współrzędne każdego z punktów miejscami. x zamienia z y, ale bez tej wiedzy też można łatwo wykonać to przekształcenie. B' będzie tutaj, A' będzie tutaj, D' będzie tutaj. Ponieważ wierzchołek C leży na osi symetrii, to jego obraz C' będzie się z nim pokrywał. Obydwa mają te same współrzędne. To tak na szybko. Nie jest w tym zadaniu ważne, jak narysować obraz, tylko które cechy przekształcenie zachowuje, a które nie. Jeżeli ta symetra nie jest dla Was oczywista, to się nie przejmujcie. Znajdowanie obrazów w symetrii jest wytłumaczone w innych filmach. Które cechy przekształcanej figury są niezmienne w symetrii osiowej? Zachowane są, bez zmian, nie zmieniają się. Znowu pamiętajcie, że działa to dla każdej izometrii, nie tylko dla symetrii osiowej. Zachowane są na pewno długości boków, bo są to odległości pomiędzy punktami, pomiędzy odpowiadającymi sobie punktami. Na przykład długość boku A'B' jest taka sama jak długość boku AB. Zachowane są również miary kątów. Na przykład, miara tego kąta, kąta przy wierzchołku A, jest taka sama jak miara kąta przy wierzchołku A'. Zachowany jest również obwód. Obwód nie zmienia się w symetrii osiowej. Jeżeli obraz ma te same długości boków i te same miary kątów, co figura przed przekształceniem, to ma również ten sam obwód, co figura przed przekształceniem. Z tego samego powodu zachowane jest również pole powierzchni. I jak widzicie, cechy wielokąta zachowane w symetrii. To te same cechy, które wcześniej zachował okrąg w obrocie. Obydwa te przekształcenia to przekształcenia izometryczne. Które cechy nie są zachowane w symetrii? I znowu jak poprzednio, zmianie ulegają współrzędne punktów. Albo mówiąc ogólnie, położenie punktów. Widać to na przykładzie wielokąta. Obraz punktu A, czyli wierzchołek A' ma inne współrzędne niż punkt A. B' ma inne współrzędne niż B. C' w tym konkretnym przypadku ma akurat takie same współrzędne jak C, ale to dlatego, że C leży na osi symetrii. Tylko wierzchołek C tak ma. D' ma już inne współrzędne niż D. Możemy zapisać, że współrzędne punktów nie zostają zachowane. Ich położenie się zmienia. Dotyczy to wierzchołków A, B i D, ale też innych punktów figury, na przykład ten punkt również zmienia swoje położenie. Współrzędne punktów nie zostają zachowane z wyjątkiem punktów leżących na osi symetrii. Tutaj mamy na myśli wierzchołek C, ale też na przykład ten punkt, który również nie zmienia swojego położenia, bo również leży na osi symetrii. Możemy też przyjrzeć się innym własnościom figury w tym przekształceniu, na przykład zależnościom względem otoczenia, które nie jest przekształcane. Na przykład odcinek CD jest równoległy do osi Y. Ale jego obraz, odcinek C'D' już nie jest. Jest za to równoległy do osi X. Trzeba tylko pamiętać przy takiej analizie i przy uogólnieniach konkretnych przypadków, żeby nie trafić na wyjątek od reguły. Dla boków AB i A'B' położenie względem osi układów współrzędnych nie jest już takie oczywiste. Podobnie niezmienność położenia punktu C nie świadczy o ogólnej własności wszystkich punktów, a tylko o szczególnych punktach leżących na osi symetrii. Mam nadzieję, że rozjaśniły Wam się pewne sprawy.